będzie ostatnie pytanie i bardzo bym prosił o krótkie pytanie, panie Stanisławie, i krótką odpowiedź, że mam jeszcze podpisać jakieś... Dobrze, dobrze, książki. Nie, no ja tu się słucham. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Mam pytanie do pana Michałkiewicza. Pana publicystykę czytałem od 90 lat mniej bądź bardziej regularnie, czyli mam wyobrażenie. O tych większości poglądów, z którymi się zgadzam, nie będziemy tu mówić, więc mam takie pytanie do kwestii, która w ciągu mego życia stała się coraz bardziej wątpliwa. Pana uzna jako apologetę wolnego rynku i właśnie tu, na początku lat 90. zgadzałem się z pana środowiskiem zupełnie, czas najwyższy, ale teraz już nie jestem pewien, czy to rzeczywiście tak zawsze działa. Wolny rynek wydawałoby się działa wtedy dobrze, kiedy jest możliwy prawdziwy, dobry wybór. Wybieramy portfelami. O ile przed II wojną światową możliwy był wybór bardzo łatwy, no, bardzo prosty przykład, że idę kupuję twaróg, jeżeli gospodyni miał nieczyste ręce, nieczyste od kuchni, ten twaróg jest kwaśny, niesmaczny, gorzkawy. Teraz on być może dzięki postępowi technicznemu możliwe jest ukrycie wady produktu, które kupuję, czyli nie jestem w stanie go określić w ogóle. Mleko, które podobno kupuję w sklepie, niczym nie wypełnia mleka. To jest zasadzie jedzenie, które nas zatruwa. Natomiast ono nam smakuje. Czyli tu już ja nie mogę wybierać, czyli mój wybór nie powoduje, że wybieram kogoś lepszego. Jeszcze niedawno temu mogłem kupić kiedyś prawdziwe mleko od rolniczki, teraz to nie jest możliwe. Kaufland sprzedaje mi mlekopodobny produkt. Druga kwestia co do wolnego rynku. Jeżeli chodzi o mały i średni kapitał, to jest oczywiste, jasne. Natomiast jeżeli porównamy na przykład stary socjalistyczny kombinat z jakąś firmą farmaceutyczną, gdzie jest spółka akcyjna, gdzie nie ma właściciela jasnego, tam też zaczynają grać właściwe zasady socjalistyczne w takim zakładzie pracy. Mogę? Oto, właśnie o to mam. Dziękuję. Proszę Państwa, od wolnego rynku nie powinniśmy wymagać zbyt wiele. Dlatego, że wiele osób mnie na przykład zarzuca, akurat pan tego nie robi, ale że my uważamy, czy ja uważam, że wolny rynek na wszystko jest dobry. No nie. Na przykład od wolnego rynku pogoda się nie zmienia. Pory roku następują po sobie bez względu na to, czy wolny rynek jest, czy nie ma. Ale taki test proponuję. Co byście państwo woleli? Powiedzmy, że produkujecie wichajstry. Prawda? Produkujecie wichajstry. Jak byście woleli? Czy wolelibyście państwo tak, że produkujecie wichajstry i później sami decydujecie za ile, po ile będziecie je sprzedawać, komu będziecie je sprzedawać, kiedy będziecie je sprzedawać i w jakich ilościach będziecie je sprzedawać? Czy wolicie, żeby sami o tym decydować, czy żeby o tych wszystkich sprawach decydował kto inny? Kto nie ponosi żadnego ryzyka związanego z produkcją wichajstrów. No sami państwo sobie odpowiedzcie w sumieniu. Ale bo jeżeli byście państwo woleli, żeby kto inny o tym decydował, to rzeczywiście bylibyście państwo przeciwnikami wolnego rynku. Ale jeśli byście chcieli sami o tym decydować, no to nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jesteście państwo zwolennikami wolnego rynku. I tyle. Ale teraz korporacje dyktują. Proszę pana, korporacje, no rzeczywiście zawsze było tak, i jest tak, i będzie tak, że są na rynku podmioty duże, mniejsze i całkiem małe. I na przykład w Stanach Zjednoczonych są wielkie korporacje, które się zajmują produkcją żywności. Ogromne tam i tu właśnie mleko produkują tam z powietrza i tak dalej. Ale też na przykład w stanie Pensylwania, w powiecie Lancaster, tam mieszkają Amisze. Oni się zajmują rolnictwem i z powodów religijnych nie używają samochodów, nie używają prądu elektrycznego, tylko wszystko końmi i maszyny mają, ale kieracz to napędza. No i prądu elektrycznego też, telewizji nie mają, w związku z tym i tam światła elektrycznego, lampy naftowe tam używają. I mają takie powoziki zaprzęgnięte w kłusaka,
ponieważ jeżdżą po drogach, to lampki tam się migają, żeby ich było widać. I ci Amisze, jak powiadam, zajmują się rolnictwem i ich gospodarstwa kwitną ekonomicznie. Kwitną ekonomicznie, dlatego że oni również chemicznych środków nie stosują z powodów religijnych i ludzie o tym wiedzą. I raz w tygodniu w tym Lancaster są organizowane targi farmerskie, na których ci Amisze sprzedają swoje produkty, nie tylko nieprzetworzone, ale przetworzone tam wędliny, sery, konfitury, jakieś kompoty i tego. I mnóstwo ludzi przyjeżdża nawet z innych stanów, wyładowują całe bagażniki, bo mają zaufanie, że to jest żywność zdrowa, że tam nic nie kombinują, bo oni z powodów religijnych nie stosują tego, więc to brzmi przekonująco. I mimo tego obok tych korporacji funkcjonują. Obok tych wielkich korporacji. Jakoś im te korporacje nie mogą zaszkodzić. Proszę pana, nie, to, ale to nie dlatego, że nie ma dlatego, że nie dlatego, że nie mamy Amiszów. Kiedyś brałem udział w takiej debacie w Katowicach w telewizji, której uczestnicy domagali się zlikwidowania sklepów wielkopowierzchniowych, ponieważ one zagrażają mniejszym kupcom. No mówię, rzeczywiście tak jest i to, żeby to zlikwidować. Ja mówię, słuchajcie, ale jak zlikwidujecie sklepy wielkopowierzchniowe, to nadal będą sklepy większe i mniejsze. I te większe będą stanowić konkurencję dla tych mniejszych, to te większe też trzeba będzie zlikwidować. No i w końcu zatrzymamy się na łóżku polowym na chodniku. Albo nawet na folii rozłożonej na chodniku, bo to już nikomu zagrażać nie może, prawda? Chociaż tamten sąsiad mówi, to nie tu postawiłeś, tam, tu jest lepsze miejsce, ja bym chciał tam postawić. I powiadam tak, na czym polega przewaga sklepu wielkopowierzchniowego nad mniejszym handlowcem? Na tym, że on jest swoim własnym hurtownikiem i omija jedno ogniwo tego cyklu. Ale mówię, to tacy drobniejsi handlowcy mogliby tę przewagę zlikwidować i wcale nie trzeba by było nawet prawa zmieniać. Na gruncie tego prawa, jakie jest, mogliby utworzyć konsorcjum, czyli wspólne biuro zakupów. Wspólne biuro zakupów. I wtedy byliby swoimi własnymi hurtownikami. I zlikwidowaliby przewagę sklepu wielkopowierzchniowego. Wiecie państwo, co mi powiedzieli ci moi partnerzy w dyskusji? To jest niemożliwe, bo jeden drugiego by oszukiwał. Wolny rynek wymaga pewnego minimum etycznego. Ja to zrozumiałem, jak pojechałem do Francji na Saksy. Bo tam wtedy się jeździło za komuny i pracowałem jako pikolak w restauracji. Takiej nazywała się Rasputin. No i któregoś dnia ten dyrektor, taki biały Rosjanin, wysłał mnie, żebym przyniósł tam chyba z 5 puszek kawioru astrachańskiego i kilka tych łososi takich wędzonych. I mówi, idź tam do Maison du Caviar i tam ci dadzą. Ja mówię, ale przecież mnie nie znają. A nie, to mówi, ja zadzwoniłem, że ty przyjdziesz i ci dadzą. Bez pieniędzy, tylko tak. No i ja przychodzę tam. No i mówię, że jestem tutaj z Rasputina, a mówią, tak, tak, to już tu jest przygotowane dla ciebie, to weź. Dali mi bez mrugnięcia okiem, mogłem to ukraść. Ale to pokazuje, jak funkcjonuje wolny rynek. Jest pewne minimum etyczne, bo jak ja bym to ukradł, to bym tylko raz to mógł zrobić. Już drugi raz bym nie miał okazji tego zrobić. Tak samo jak jest przedsiębiorca, który kradnie albo oszukuje, no to raz mu się to uda, ale potem już wszyscy wiedzą, że to jest facet, który oszukuje i z nim lepiej interesów nie robić. I wolny rynek wymaga pewnego minimum etycznego i u nas tego brakuje. Tego brakuje. Proszę? Proszę pana, no jeżeli ktoś uważa, że pewne przedsięwzięcie, które jest możliwe i które byłoby pożyteczne,
jest niemożliwe, bo jeden drugiego by oszukiwał, no to sami wskazali przyczynę tego, że tak źle się dzieje, że brakuje minimum etycznego. Jak się ktoś z kimś umawia, to trzeba umowy dotrzymać. Ja na przykład swoje dzieci tak wychowałem, że najważniejsza była umowa. Ale to mnie też obowiązywało, nawet jak mi się nie chciało, to jak była umowa, ale potem mogłem egzekwować. Mówiłem, no, umowa była. No i tam te córki tam ze zgrzytaniem zębów, ale robiły to. Gdzie ta etyka w korporacjach? Proszę? Gdzie ta etyka w korporacjach? Proszę pana, korporacje, nie demonizujmy korporacji. Ja nie jestem żadnym adwokatem korporacji, tylko co korporacje robią? Zastanówmy się, co korporacje robią. Pokazują, że zarządzają. No nie, zarządzają tam czymś. Przenoszą produkcję tam, gdzie czynniki produkcji są najtańsze. Ale nie wszystkie koszty są zmienne, bo ceny surowców są mniej więcej podobne na całym świecie. Tam zależy, no, niewielkie różnice, jak odległość do transportu. Ceny energii są podobne na całym świecie. Zmienne zatem są tylko dwa rodzaje kosztów. Koszty pracy i koszty funkcjonowania państwa, czyli podatki. I korporacje przenoszą produkcję tam, gdzie te koszty są najmniejsze. Gdzie te koszty są najmniejsze. W rezultacie świat jest zalewany towarami, tanimi w wielkim wyborze. Tyle tylko, że w państwach, gdzie koszty pracy są duże i koszty funkcjonowania państwa są duże, jest kryzys, bezrobocie jest. No bo w Hiszpanii na przykład połowa młodych ludzi jest na bezrobociu, ale oni by chcieli, żeby tu tam 5 dni w tygodniu pracować, tam po parę godzin i żeby mogli tam jeździć na Seszele, na wakacje i tak dalej. No, tak jak w Miami, tam byłem w porcie i tam są wycieczkowce takie, które pływają po Morzu Karaibskim, tam zachodzą do portów i tak dalej, 4 wejścia do portów i taki tygodniowy rejs kosztuje $800. Czyli to właśnie każdego stać na to, żeby sobie zafundował taki rejs. A dlaczego $800? A dlatego, że tam jest załoga hotelowa hinduska i filipińska. I oni pracują za mniejsze pieniądze. I tak dla nich to jest jakby Pana Boga za nogi złapali. Dzięki temu wycieczka kosztuje $800. I każdego stać właściwie, kto pracuje w Ameryce, to to nie jest jakiś wydatek zaporowy. I mnóstwo ludzi z tego korzysta. Tych wycieczkowców jest coraz więcej, bo to budują, opłaca się budować. I naprawdę tylko praca tworzy dobrobyt. Jeżeli będziemy budowali jakieś bariery, no to wtedy ryzykujemy, że... Bo na czym polega globalizacja? Ona ma różne takie... Ale przepraszam, już kończę, bo to, żeby tu pan się nie niecierpliwił. Globalizacja generalnie od strony ekonomicznej polega na tym, że granice polityczne przestają być zaporą dla przemieszczania się ludzi i towarów i pieniędzy. No to dobrze to czy źle? No dobrze, dlatego że jeżeli granice polityczne przestają być barierą, to jest szansa na równomierne nasycenie bogactwem każdego zakątka świata. No to chyba dobrze, prawda? Jest też plus ujemny, jakby powiedział kukuniek nasz. Plus ujemny polega na tym, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach możliwe są błyskawiczne transfery ogromnych sum pieniędzy z kontynentu na kontynent w ułamku sekundy. Elektroniczny przekaz pieniędzy. I jeżeli jakiś obszar świata zostanie ogołocony z kapitału finansowego, a dzięki takim transferom pieniężnym jest to możliwe,
no to z tymi skutkami tego ogołocenia muszą sobie radzić lokalne rządy. Lokalne rządy. No i wtedy narzekają na korporacje, na to, na tamto. Tymczasem trzeba byka chwycić jak nie za rogi, to za ogon. A dlaczego są możliwe takie transfery ogromnych sum pieniężnych z kontynentu na kontynent? A dlatego, że takie ogromne sumy pieniężne znajdują się w rękach nielicznej grupy ludzi. A dlaczego się znajdują? Skąd one się biorą? Ano biorą się z przymusów rozmaitych nakładanych na innych ludzi, które mają konsekwencje finansowe. Na przykład z ubezpieczeń, z przymusowych ubezpieczeń. Ubezpieczalnia ma pieniądze, jeżeli chce, czy fundusz inwestycyjny ma pieniądze, jeżeli chce wypłacać emerytury czy dywidendy, to musi inwestować. A gdzie będzie inwestował? No tam, gdzie jest nadzieja osiągnięcia największego zysku. Więc przeniesie, wytransferuje to. O to chodzi, żeby zlikwidować te przymusy, bo wtedy, jeżeli te pieniądze zostaną u ludzi, to ludzie nie będą ich przenosili na drugi koniec świata, ogołacając z kapitału finansowego miejsca, gdzie żyją i gdzie zarabiają. Prawda? Nie będą tego robić. I to, wtedy korporacje staną się całkiem niegroźne, jeśli od tej strony. Tam, no, to tyle. Wszystko się w Rzeszowie przynajmniej oddawało Żydom i Kościołowi. 100%. Nawet papiery niedokładne były. A Polakom Kalinowski gdzieś się raz spiął i powiedział, że rozpatrują, żeby 15% wartości utraconych oddać. To mu powiedzieć, że 15 razy się pocałował i to się skończyło. I byli cwani w Rzeszowie, co wybiegali przed orkiestrę. Ja znam trzy takie przypadki w Rzeszowie. Była kamienica piękna w Rzeszowie, na Placu Wolności, żydowska. Gdzieś wyczaili, że ten Żyd gdzieś mieszka, gdzieś w Austrii, gdzieś jakiś tam. Tu z Rzeszowa do niego pojechali. Powiedzieli, że jest kamienica, że oni chętnie od niego kupią, dadzą mu dobre pieniądze. I on dał im wszystkie papiery i na jego papiery odzyskali tą kamienicę. A potem szybko od niego kupili. W ten sposób. Bo jakby to była Polska, to by się nie odzyskał tej kamienicy. Tam, gdzie jest bank, ten Śląsk, ten budynek. Wie pan, ja trochę tam znam te sprawy, bo współpracowałem z taką grupą posłów, którzy przygotowywali projekt ustawy o restytucji mienia jeszcze na początku lat 90. I taki projekt został przygotowany w związku z tym, że ta grupa nie miała dużej siły takiej politycznego przebicia. To zaproponowałem im, żebyśmy ten projekt przekazali prezydentowi Wałęsie, który jeszcze nie wniósł żadnej inicjatywy ustawodawczej swojej, żeby to wniósł jako inicjatywę prezydencką. To będzie stan. No i im się to spodobało, w związku z tym załatwiliśmy audiencję u Wałęsy i ja mu referowałem, dlaczego powinien ten projekt poprzeć jako własną inicjatywę. Podałem mu trzy powody. Po pierwsze, że to jest ustawa o charakterze ustrojowym, no bo przecież komunizm polegał na czym? Na zmianie stosunków własnościowych między nimi i tu jest próba przywrócenia na tyle, na ile to jest możliwe, tych stosunków do stanu poprzedniego. Więc wypada, żeby taki prezydent jak on taką ustawę jako pierwszą inicjatywę swoją, taką właśnie ustrojową ustawę wnosił. Drugi powód, jaki mu podałem, że jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to odtworzy się w Polsce gruba warstwa właścicieli, którzy będą naturalnym zapleczem politycznym dla wszelkich ugrupowań antykomunistycznych, nie przesądzając, jakie one będą. Ci ludzie będą pamiętali, kto im odebrał i kto im oddał, prawda? I po trzecie, to taki osobisty powód. Pan, panie prezydencie, będzie pewnie chciał się ubiegać o ponowny wybór, więc będzie pan miał argument nie do odparcia. Jak pan go rzuci na stół, to nikt panu nie będzie mógł w stanie go odebrać. I Wałęsa nam odmówił. Ja wtedy
już nabrałem wątpliwości, to w co on gra, skoro coś takiego. I on nam mówi. Drugi przypadek, jak AWS. AWS też przygotowywali projekt ustawy o restytucji mienia. I tam był taki pan profesor Biela. On był senatorem, tam z tego to pilotował. I jak ogłosili ten projekt, tam się znalazł taki paragraf aryjski. Ja go nazywałem paragraf aryjski, dlatego że on uzależniał możliwość ubiegania się o restytucję mienia od tego, czy ktoś 5 lat mieszka w Polsce. Poszedłem do tego pana profesora Bieli, mówię, wiem o co wam chodzi. Wiem o co wam chodzi, ale mówię, nie róbcie tak, nie róbcie takiej ostentacji, bo mówię, można ten cel osiągnąć w sposób znacznie bardziej elegancki, nie budzący niczyich podejrzeń. I mu zacząłem, tam mu przedstawiłem, że jest taki akt prawny, o którym już mało kto pamięta, ale którego skutki są trwałe, mianowicie dekret z 1946 roku prawo spadkowe, który już nie obowiązuje, ale tam były przepisy wprowadzające, których skutki trwają cały czas. Otóż jeden z tych przepisów wprowadzających mówił, że jeżeli z czyjegokolwiek wniosku nastąpiłoby w przypadku tego takiego mienia, co do nie wiadomo czyjego, z czyjegokolwiek wniosku zostałoby złożone stwierdzenie nabycia spadku do 1 stycznia 1949 roku, jeżeli nie zostało złożone, to taki spadek jako utracony przypada Skarbowi Państwa. I mówię, wystarczy zamiast paragrafu aryjskiego, jeżeli wprowadzicie taki przepis, taki zapis do tego projektu ustawy, że ten starający się o restytucję mienia musi udowodnić swoje uprawnienia w świetle prawa polskiego. Przecież to nie budzi żadnych podejrzeń, no a niby jakiego, prawda? To jest oczywista oczywistość. Ale mówię, tam jest schowany ten koci pazur, właśnie ten. No i ponieważ ten tak, poprosił mnie, żeby na piśmie mu to, no to zrobiłem mu to. I potem ze zdumieniem, bo mówię, jak wy ten paragraf aryjski tu utrzymacie, to mówię, Kwaśniewski natychmiast wam to odwali, zawetuje i nie będzie. Wstyd się przyznać, ja byłem naiwny. Otóż dałem mu to na piśmie i potem patrzę, że w projekcie już wniesionym do Sejmu jest paragraf aryjski. I dopiero wtedy zrozumiałem, o co chodzi. Że tak, że oni to specjalnie zrobili właśnie po to, żeby Kwaśniewski im to odwalił, żeby opinii publicznej powiedzieć, no dobrześmy chcieli, ale kurwy syn nam to odwalił, uniemożliwił. Po co oddawać, jak można samemu rozkraść, prawda? To aż po prostu się ze wstydu mało nie spaliłem, że byłem taki naiwny. Ale no, to dlatego mówię, że to brałem w tym udział, więc wiem, jak to wyglądało. I do dzisiejszego dnia nie ma. Dlaczego? Przecież teraz to wyłazi przy aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. Prawda? No po co to robić, jak można to rozkraść, prawda? I to jeszcze jedna rzecz. Otóż bez udziału tajnych służb byłoby to niemożliwe. Bez dzielenia się z nimi zyskiem. Bo to wymaga, ten proceder na taką skalę, to wymagał tak, żeby prokuratura, o tak, nawet nie to, że przez palce, tylko w ogóle nie patrzyła, miała opaskę założoną, żeby niezawisłe sądy nie dopatrzyły się, to trzeba było uruchomić agenturę tam. A to trzeba było dopuścić, i to na zasadzie nie tam 5%, tylko 50% bezpiekę. 50%, bo to gwarantowało, że tak powiem, bezczynność prokuratury i wyrozumiałość niezawisłych sądów. Czy
Więc nic dziwnego, że teraz, no to mnie to wcale nie dziwi, ani że ta afera wybuchła. Jeszcze jedna rzecz, jak będą się, tak samo przy Amber Gold. Czekam, kiedy ogłoszą listę świadków. Jeżeli, tak, więc nie ma tam, ani na tej liście nie ma tam ani jednego wysokiego rangą bezpieczniaka. To znaczy, że kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej.